Witam w kolejnym odcinku serii poświęconej wszystkim tym, którzy mają coś wspólnego z prawem jazdy. Na przykład są w trakcie przygotowania do egzaminu albo lata zorganizowanej nauki poświęconej szczytnemu celowi, jakim jest wejście w posiadanie plastikowego bloczka, mają już dawno za sobą. Dziś chciałbym poruszyć temat uprzejmości na drodze, drobnych uprzejmości, które mogą się przydać na co dzień. Ten temat jest nierozerwalnie związany z myśleniem oraz utrzymywaniem odpowiedniej prędkości. Ci z Was, którzy pamiętają moje poprzednie materiały poświęcone technice jazdy, ale również te związane z tematyką agresji drogowej, słusznie zauważą, że te wszystkie rzeczy, nad jakimi za chwilę się pochylimy, mają ze sobą dużo wspólnego, zazębiają się. Czym jest uprzejmość na drodze? Uprzejmość na drodze, najprościej mówiąc, ułatwienie komuś wykonania danego manewru, po prostu przyjście z pomocą, której ta osoba oczekuje, choć niekoniecznie musi się natychmiastowo spodziewać. Prosty przykład, samochód włączający się do ruchu, który w ruchu miejskim daje znak kierunkowskazem, ale z powodu ścisku nikt nie pomyśli o takim kierowcy. Co robić? Jeśli możemy pomóc i od naszego działania zależy ułatwienie tego manewru, to tak naprawdę wystarczy zdjąć nogę z gazu, dając wspomnianemu samochodowi przestrzeń do znalezienia się na asfalcie. Proste, bardzo proste. Przykład numer dwa. Podobna sytuacja, która może wydarzyć się w ruchu miejskim albo na autostradzie, drodze szybkiego ruchu. Tym razem dysponujemy aż dwoma pasami w tą samą stronę, jedziemy prawym pasem, ale już w odległości kilkuset metrów widzimy wjazd i włączające się do ruchu samochodu. Jeśli na lewym pasie nic się nie znajduje, to najmądrzejsza rzecz, jaką możemy zrobić, to wjechanie na ten pas w ten sposób, aby samochody miały łatwiejszy wjazd na drogę, mogły szybciej się rozpędzić i tak dalej. Przykład numer 3 jest już inny. Wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś na skrzyżowaniu zajął zły pas i próbuje przez ciągłą linię wjechać przed maskę naszego samochodu w ten sposób, aby zająć odpowiedni kierunek jazdy. To się zdarza. Ludzie nieznający miasta mogą próbować ratować się niekoniecznie w zgodzie z przepisami. Jeżeli możemy pomóc, to dlaczego nie? Czasami w takiej sytuacji wystarczy po prostu zatrzymać się i zaczekać na działanie kierowcy, który już sobie jakoś poradzi. Innym razem wystarczy trochę odbić w lewo lub w prawo, tak aby ten kierowca miał łatwiejszy wjazd na nasz pas. Myślę, że po tych trzech przykładach mniej więcej wiecie, na czym polega uprzejmość. A więc przejdę do wytłumaczenia, co ona nam daje. Otóż plus jest taki, że dobro wraca. Dziś ty pomogłeś komuś, jutro ktoś pomoże tobie. Na drodze lepiej być pomocnym sąsiadem niż szeryfem pierdołą, który wszystkich poucza. W ten sposób dzięki wzajemnej uprzejmości da się pokonać ograniczenia infrastruktury, które te ograniczenia będą występować zawsze. A to za wąski wjazd, a to za ostry zjazd, a to droga z kiepską nawierzchnią. Naprawdę wiele rzeczy da się naprawić, przebudować. Ale warto zacząć od tego, co robimy na drodze, za co odpowiadamy, jak odnosimy się do innych kierowców. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Janek z Janek.